Dzień dobry, kochani! Mam śniadanko, zdjęłam sobie ten tłuszczyk, bo nie lubię, nie cierpię, z galaretki. To jest dzisiaj moje śniadanko. Pyszności, pyszności. Ja robię sobie kawkę. Tak, Karol mówi tak, dokładnie. Mama robi sobie kawkę i ma wszystko w nosie, ale wcale nieprawda, bo wszystkie kotki już dostały jeść. Tylko domagają się teraz nie wiem czego. Uwagi, zabawy i wszystkiego innego. No, tak, galaretka fajnie jest zrobiona. Muszę posmakować, bo mam ślinotok. Jak ja lubię. Ostu już tutaj dolałam, także nie trzeba dolewać. Jak skończę jeść śniadanie, wypiję kawkę, idę się bawić z Karolem, bo Karol chce się bawić. On rano bardzo lubi się bawić, wtedy wiecie, on się wyładuje, swoją energię spożytkuje i wtedy już jest ok. A mam tutaj jeszcze, muszę zamknąć kluczkę. A wiecie, że zjadłam wczoraj całą tą owocową galaretkę? Całą zjadłam. Mało tego, dzisiaj sobie zrobię jeszcze jedną. O, truskawkowa. Zrobię. Dobra. Będę musiała kupić galaretki. Także kochani, ja się ulatniam. Mam wszystko, czego mi do szczęścia dzisiaj potrzeba, a nawet więcej. Widzimy się później. Pa, pa. Dzień dobry. A czemu wy nie śpicie tu w łóżeczku, tylko tutaj? Dzień dobry! Serduszka. Serduszka. Co? Kto tu sobie tak ładnie śpi? Tak? O, jaju. Przytulone. Takie kochane rodzeństwo. Takie nasze, niebieskie. Arci, ty rumburaku. Oczko puszcza, Amelka, jako cukiereczku, mój cukiereczku. Słodziaki. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak tam? Ty już po śniadaniu? Czy jeszcze przed? Oj, chyba po. Tak coś widzę po zadowoleniu. Idziesz w kimę? W kimę. Do mamy. Mamo, przytul. Co, Emilka? Co za dzieci niegrzeczne. Wszędzie ich pełno, nie? Dzisiaj pierwsze wejście w dorosłość. Tutaj Archie, jak prawdziwy głodomor, zajada. Tam gdzieś w tunelu bawi się Amelka. No i co? Mamy dzisiaj pierwszy dzień tutaj w pokoju zabaw i oswajamy się z nowymi pomieszczeniami. Co rusz to będzie inne, żeby się tak, wiecie, nie zszokowały za pierwszym razem. Muszą najpierw swoje zapachy zostawić wszędzie, żeby, no, żeby rozpoznawać już pomieszczenia. No bo też jednak trochę tutaj mamy tej powierzchni i
nie chcę, żeby ich to od razu przytłoczyło, więc tak po kolei, po troszeczkę, po każdym pokoju będę im pokazywać i później już będą sobie chodzić wszędzie, gdzie im tam się będzie podobało. Prawda? Prawda? No. Jemy już normalnie wszystko. Do kuwetki robimy już ładnie, więc pięknie jest. Naprawdę jest pięknie. A co tam, co tam? Co tam, co tam? A zobacz, tam jeszcze jedna nowa zabawka jest. Tak? Tak, trzeba wszystko poznać. Mama musi być, żeby czuły się bardziej pewnie. No, mama też się bawi. Więc spędzamy sobie razem czas. No, Archie, do odważnych świat należy. I teraz zobaczcie, dlaczego tak ważne jest posiadanie w pokoju, w normalnym pomieszczeniu, tam gdzie jest kot, gdziekolwiek, transporterka otwartego. Bo koty sobie chodzą w tym transporterku, sobie śpią i traktują to jak po prostu jakieś fajne takie pudełko, w które można się ukryć i sobie odpocząć. Albo się pobawić. I nie traktują tego jak coś złego. Coś, co potem będzie się tylko i wyłącznie kojarzyło z wyjazdem do weterynarza na przykład. I to jest naprawdę fajna rzecz, jeśli później kot nie boi się wchodzić do transporterka, tylko sam wchodzi i nie kojarzy tego z czymś złym, z czymś niedobrym. Także naprawdę warto. Naprawdę, uwierzcie mi, warto. One sobie już tutaj chodziły do jednego i do drugiego i tu się bawiły, i tu się bawiły. Także no, będą to traktowały normalnie. Kolejny level. Zobaczcie, co tu się wyprawia. Tutaj już nie ma żartów. Tutaj jest po prostu poważna sprawa. I widzicie, już nawet taki drapak nie stanowi w ogóle dla takich maluchów żadnej przeszkody. No, małe szkraby. Cześć, ty już jesteś duża, ja widzę. Tak, ty już jesteś duża, ty jesteś na samym szczycie. Jak prawdziwa królowa. O, będę spać. Cześć kochani, jest późno, już 20:30, odebraliśmy autko, skończyło się na 7000, słuchajcie, bo jeszcze się okazało, że jeszcze to i to i to i to i tamto i wyszło, słuchajcie, 7000, więc z 4700, gdzie byłaby cena z jakimś tam używanym silnikiem, który byśmy mieli kupić, skończyło się na 7 z silnikiem naszym, wyremontowanym. Artura dzisiaj ostrzygłam, nie wiem czy widzicie. Jedziemy sobie, słuchajcie, sprawdzić auto, no wiecie, tam warsztat jest do 22 czynny. Także ogólnie faktycznie tydzień, tak jak mówił pan, że około tygodnia będziemy bez auta, no to faktycznie, licząc samą naprawę, to faktycznie tydzień, a licząc od kiedy się naprawiło, no to półtora tygodnia, od kiedy się popsuło, co chciałam powiedzieć. No także jedziemy sobie, słuchajcie, pojeździć naokoło gdzieś i tyle. I mam nadzieję, że słuchajcie, nie popełnicie takiego błędu jak my. Wymieniajcie paski rozrządu. Teraz wszyscy paski. Wymieniajcie. A wcześniej były tabletki, że tabletki to nie kupujcie tabletek. No. A jeszcze wcześniej fala uderzeniowa, że fala uderzeniowa nie działa. Też nie na falę uderzeniową na ten. No. I tak dalej. Chociaż niektórym pomaga. A druga sprawa to jest taka, że
prawdopodobnie, no tak pan tłumaczył, nie? No. 2 lata gwarancji? Tak, na ten sprzęt, który został tam wymieniony w silniku, 2 lata gwarancji. No i no 2000 sama robocizna plus cały sprzęt i głowica, tak naprawdę najdrożej kosztowało zrobienie tej głowicy. No, trudno, słuchajcie, to był najdroższy pasek rozrządu, jaki w ogóle można sobie wyobrazić. Ale życie, to jest życie. Człowiek uczy się całe życie, głupi umiera i tyle. I tyle, i nie ma co, trzeba po prostu, wiecie... Szkoda, czemu tak mówisz, że głupi? No bo tak, jest, bo całe życie się uczysz i nic nie umiesz i ciągle popełniasz nowe błędy. Zarzucasz... Albo jeszcze te same. Zarzucasz, Myszko, na przykład profesorkom, że są dalej głupi i tak, umierać? Tak, każdy człowiek. Ale profesorki to by... Każdy człowiek. Szał zostawił. Także, no, trzeba po prostu, wiecie co, zapomnieć o tym. Trzeba po prostu o tym zapomnieć, tak. I koniec. Jak najszybciej zapomnieć, a to się nie się wydarzyło. Same. Nie wiem, to pieniądze trzeba jakoś zarobić, trudno. Trudno, stało się i się już nie odstanie. To się już wydarzyło. Także kochani, my jeździmy. Ale jeszcze wam jedną rzecz powiem. Po drodze karetka jakiegoś pana tam. Tak, na przystanku, słuchajcie, z godzinę karetka po prostu stoi tam i przyjechała jeszcze druga karetka i nie mogą sobie z chłopem poradzić. Jakiś taki bezdomny tam na ławce na przystanku, nie wiem dlaczego go nie, po prostu nie biorą na, do szpitala, nie wiem o co chodzi. No, a mój tata też dzisiaj wyszedł ze szpitala, bo nie wiem czy wam mówiłam, był jeszcze raz chyba mówiłam. No, jeszcze musiał mieć tam jedną rzecz zrobioną, no i dzisiaj wyszedł do domu. Także dzieje się u nas, sporo się a u nas jeszcze dzieje. Wam powiem dalej, jak żeśmy szli do tutaj do tego warsztatu, nie? To po drodze jechało naprawdę tyle, nie wiem. Chyba ze 3 straże pożarne, radiowóz policyjny i jedna albo 2 karetki, pożar był. Paliło się. Także nie wiem, też ktoś będzie miał. No, nie przez paną noc, jak. Nie przez paną ale noc. Wiecie, w lutym często są pożary. Pożar w domu też był w lutym. Akurat ferie zimowe były. I to też coś? Był luty. Że wtedy u nas też może być pożar? No nie, ja mówię, że ogólnie. No to radzę miesiąc luty, w ogóle zima, jest najwięcej pożarów. No. To radzę ci, uważaj sobie. Dobra, przecież. Kochani, także tak. Pa. Pa. Dzień dobry, kochani. Przychodzę do was, że tak powiem, już wykąpana, pomalowana. Kotki już mam tutaj ogarnięte. Co prawda włosy mam nie do końca wysuszone, ale już mi się dalej suszyć nie chce. Zostawię tak jak jest. Słuchajcie. No, odebraliśmy wczoraj auto. Powiem wam, że po prostu jak myślę o tym, to chcę o tym zapomnieć, naprawdę. Chcę o tym zapomnieć, jak ten rok się dla nas zaczął i ile nas to kosztowało. No ale tak jak wam mówiłam, no my bez auta to po prostu katastrofa, więc chciał, nie chciał, musimy się z tym pogodzić. Tymczasem idę do kuchni, idę coś wykombinować. Zjedliśmy już śniadanie, ja dopijam kawę, mam dosłownie resztkę zimną taką, którą gdzieś tutaj próbowałam pić, obcinając małym pazurki. Już tym małym musiałam poobcinać, tym najmniejszym, bo zaczynały tam, wiecie, Emilkę drapać, no a tego ja nie chcę, żeby Emilka chodziła poraniona. Więc poobcinałam im. Strasznie ciężko jest takim malutkim poobcinać, ale dałam radę. No i teraz idę do kuchni coś zobaczyć, co tam na obiad bym zrobiła. No, jutro, może jutro pojedziemy do makro, bo dzisiaj no niestety Artur nie da rady, więc jutro, czyli w sobotę. W sobotę jest wolne. Więc mam nadzieję, że jutro nam się uda pojechać do makro.
Ja tam jeszcze coś dzisiaj skombinuję. Mam jeszcze tam niektóre rzeczy. Mam jakieś warzywa, mam jeszcze pomrożone. Jakieś mięso mam jeszcze pomrożone, tak, że z głodu na razie nie umrzemy. Coś tam jednak mam. I dam radę. Coś tam wykombinuję. Po prostu rozmrożę to, co mam i zużyję to, co mam. No i to też jest dobre, bo przynajmniej nic się nie marnuje, wszystko będzie wykorzystane. No, a tym bardziej biorąc pod uwagę ilość pieniędzy wydaną w tym miesiącu, no to po prostu lepiej, żebym faktycznie zużywała to, co mam, niż kupowała nowe. Ale i tak trzeba jakieś zakupy większe zrobić, bo pokończyło mi się, no nie mam nawet, słuchajcie, mydła w płynie, już nie mam płynu do naczyń. No i takich rzeczy, na szczęście proszek do prania ostatnio kupowałam, no sporo nie ma, ale to na spokojnie, jutro. Także teraz idę działać do kuchni, dopijam moją resztkę zimnej kawy i działam. Także miłego dnia, miłego oglądania, trzymajcie się, do zobaczenia później. Słuchajcie, jeśli chodzi o obiad, to miałam jeszcze czerwoną cebulkę, dosłownie jedną sztukę w lodówce. Miałam zamrożoną takie udka, tutaj cztery sztuki były, udka, filety, udka. I teraz to wszystko przyprawiłam. No i zrobię to z ryżem albo z czymś tam, jeszcze nie wiem. I w takich właśnie chwilach przydaje się na przykład zamrożona papryka. O, widzicie, jak pięknie. Miałam pomrożoną czerwoną, pomarańczową, żółtą, zieloną paprykę. I pięknie to teraz wygląda. No dobra, mam jeszcze jedną zdechłą marchewkę. Nie, żartuję, nie jest zdechła. Jest twarda. Też ją dodam. No hej, słuchajcie, jest 17. Ja przyszłam sobie zrobić drugą kawę, bo nie wyrabiam. Chyba dzisiaj po prostu za dużo sobie wzięłam na moją głowę. Koty jedzą. Zaraz idę dać małym jeść. No, musieliśmy, słuchajcie, podwyższyć jeszcze prawie raz tyle. Jeszcze jedną dać płytę na górę, słuchajcie, bo niestety okazało się, że dla Amelki to już nie jest żadna przeszkoda, ta płyta. Wyobrażacie sobie? Tak się zastanawiam, czy to jest kot, czy to jest kapucynka, bo ona się tak wzbija, po prostu stoi w miejscu i pyum, już jest na górze. Rozumiecie? Łapkami za płytę i no. No. Także no po prostu dzisiaj doznałam szoku, bo przychodzę, patrzę, ona jest normalnie na sypialni i wiecie, ja bym nie miała nic przeciwko temu. One by mogły biegać po całym pokoju, bo ja je zostawiam, czy tutaj w tym pokoju zabaw, czy w sypialni, jak jestem, ale dlatego, że pomimo tego, że mam na dużym podwyższeniu kuwetę Ewy, to po prostu one wchodzą i jedzą ten żwirek, a nie mogą jeść tego żwirku, bo już Archie miał problem, bo się zabetonował i nie mógł się wypróżnić, no bo po to jest po prostu... Wiecie, żwirek betonitowy dla dorosłych, więc po to one mają specjalny taki żwirek, który mogą nawet jeść, to jest organiczny żwirek, żeby ci nic nie stało. Ale oczywiście, jak to koty, wszystko musi być na odwrót, czyli wszystko jest super to, co jest zakazane. No, więc jeśli jest zakazane, jeśli jest niedozwolone, jeśli ja ich zabieram stamtąd, jeśli nie pozwalam, to znaczy, że to musi być coś fajnego. No i w związku z tym, no po prostu musieliśmy tą płytę dzisiaj dać wyżej, więc teraz już nie wyjdą, także no nie wiem jak długo, bo to też jest pytanie. Słuchajcie, tydzień dla takiego kota to jest słuchajcie, tyle, ja nie wiem, to jest nieprawdopodobne. Ogólnie psy, koty szybko dorastają, nie można tego porównywać do życia człowieka, tak? No bo jednak zwierzak ma mniej czasu na przeżycie swojego życia i szybciej dojrzewa, szybciej rośnie, szybciej się uczy, wszystko szybciej, szybciej, szybciej. Ale to,
ile tydzień znaczy dla takiego kociaka, to jest nie do wyobrażenia, ile przez tydzień może się zmienić, ile przez tydzień taki kociak się nauczy, to jest nie do ogarnięcia w ogóle. Ile przez tydzień taki kociak zrobi nowych rzeczy, ile wypróbuje nowych rzeczy, ile się dowie, ile wypróbuje, ile się nauczy. No, ile wiecie, urośnie, no naprawdę to jest nieprawdopodobne. No, taki kociak tak szybko po prostu wszystko w mig pojmuje, tak, po prostu tak, wiecie, normalnie tak. I to jest niesłychane. Także tu trzeba działać szybko, bo no naprawdę, wiecie, Arcie mi jednego dnia po prostu nie mógł się wypróżnić. Po prostu kubka stanęła i stała. I musiałam działać. Zadziałałam, jest okej, ale no muszę pilnować, bo nie znamy dnia ani godziny. Także biorę, słuchajcie, jedzenie, idę im zanieść, bo powiem wam szczerze, od kiedy... Oczywiście Ewa ich jeszcze karmi, a Melka to już praktycznie... Tak wiecie, do mleka podchodzi z takim, to jest dla małych dzieci, dajcie mi tu miecha. No Arci częściej jeszcze chce mleka, bo on jest taki synuś mamusi, naprawdę, on jest taki synuś mamusi, że szok, po prostu szok, to jest nieprawdopodobne, ale jest synuś mamusi. Bardzo, bardzo. Ona go tak piastuje, ona go tak czyści, ona go tak pucuje, ona go tak karmi. A Melka to tam sobie żyje, wiecie, ją ulica wychowuje. Ale Archie, oj, skrzydełko mamusi, pod skrzydełko mamusi. Naprawdę, to tak widać, że to jest synuś mamusi. No, także idę dać im jeść, to sobie Amelka skorzysta, Archie to nie wiem, ale też je, też chętnie je, bardzo chętnie je, ale jednak tego mleka jeszcze więcej chce niż Amelka. No, także idę im zanieść i potem działam. Wypiję sobie kawkę, trochę może usiądę na tyłku, bo zrobiłam obiad, zjedliśmy obiad. Teraz Artur wyjechał, więc go nie ma, nie będzie go do późna. No i ja wiecie, ogarniałam, sprzątałam, jeszcze została mi tutaj, no sporo dzisiaj naprawdę zrobiłam w domu, jeszcze została mi tutaj podłoga. Wszędzie mam, wszystko zmyte, tylko tutaj w kuchni to na końcu stwierdziłam, jak tutaj wszystko poogarniam, jeszcze kuchenka mi została gazowa do umycia, płyta i podłoga. I wiecie co, i naprawdę dzisiaj to nie wiem. Nawet bym sobie, powiem wam szczerze, może jakieś piwo wypiła, jakbym miała, ale chyba nie mam. Chyba mam tylko jakieś tam takie, co nie przepadam. Nie, nawet nie, chyba jakiegoś radlerka mam cytrynowego, jeszcze z lata. Ale nie wiem, nie wiem. Zobaczę, bo ja tak zawsze wtedy sobie mówię, ale wtedy nic z tego czasami nie wychodzi, bo tak sobie myślę, żebym wypiła, ale ogólnie później wychodzi na to, że jednak bym nie wypiła. Zobaczę, co jeszcze zrobię z tym dzisiejszym wieczorem. Znaczy wieczorem, no ogólnie rzecz biorąc to nie jest jeszcze wieczór. Ale zobaczę, co jeszcze wykombinuję. Może coś jeszcze wykombinuję, wiecie. Energii mam, kawkę wypiję, to już w ogóle będę miała energii. Ale też piję kawkę, bo nie chcę dzisiaj iść tak szybko spać. Wczoraj padłam od 20. Nie, po prostu wczoraj jak z tym samochodem przyjechaliśmy, to ja po prostu padłam. Ale nie. Ja padłam po 12 w nocy, bo jeszcze przyjechaliśmy, musiałam jeszcze ogarnąć koty, to. Jakiś tam film Artur włączył, wiecie, i tak się zrobiło po 24, więc padłam, ale wczoraj to naprawdę, wiecie, ja byłam taka jakaś, nie wiem, tym samochodem zestresowana w ogóle, czy na pewno będzie, a może coś tam im nie idzie, dlatego nie dają znać, nie odzywają się. Wiecie, ja sama dzwoniłam do tych panów, Artur dzwonił przedwczoraj, ja wczoraj, nie, już wiecie, się upewnić, czy on na pewno będzie. No to się okazało, że jest, ale wieczorem. O, także wczoraj no naprawdę był taki dreszczyk emocji, jak ja to mówię, dość mało pozytywny. No ale miejmy nadzieję, że słuchajcie, że jest dobrze, nie? Bo powiem wam, że teraz to ja już... Naprawdę, już nic nie mówię w tym nowym roku, już nic po prostu nie mówię, bo ja już się boję po prostu mówić, boję się głośno coś pomyśleć, powiedzieć, boję się, także na zdrówko, niech moc będzie z wami, ze mną, z nami wszystkimi, niech ten nowy rok, wiecie, będzie jakiś taki
nie wiem, lepszy, bo zaczął się naprawdę, nie wiem jak dla Was, ale też piszecie mi, że rachunki dostajecie za gaz, tragiczne, że, znaczy jedna z Was mi napisała, nawet swoje rachunki porównując do poprzednich, z poprzedniego roku i teraz, nawet Wam powiem, nie jest tak źle, ale niektórzy z Was piszą, że masakra, że dostaliście za styczeń rachunek i po prostu Wam szczęka opadła i powiem Wam, że tak, no u nas wiecie też i energia wzrosła i teraz podatek od nieruchomości, masakra, po prostu strach. Po prostu strach się bać, wiecie, każdego kolejnego miesiąca, ale mało tego, ceny w sklepach to jest jakiś normalnie, ja nie wiem, jaki, no, tak jak pisaliście mi, że pomidory u Was po 20 zł, tak, słuchajcie, u nas też po 20 zł malinowe, ja mówiłam o tych, wiecie, z gałązkami, nie, że po 12, tam po 11 zł, a malinowe po 20, tak, wiem, po 20, bo kupowałam dla taty do szpitala, bo prosił mnie, żeby pomidorki kupić, malinowe, no to kupowałam po 20, dokładnie w Biedronce po 20 zł, ogórki są po 20 zł, no po prostu rzeczy, które, Karol, potem się pobawimy, rzeczy, które są takie, wiecie, podstawowe, tak? Nie wiem, ogórek, pomidor, jakieś warzywo, owoc, no jabłka po 4 zł, po 5 zł. To jest po prostu jakiś kosmos, kosmos. Kosmos. Ja Wam powiem, że ja takich cen, nie wiem, wiecie co, naprawdę brak słów, to jest brak słów, bo ja już przestałam w ogóle chodzić do sklepu, gdzie mam w portfelu 200 zł. To nie kupię nic. Teraz właśnie jak nie jeździliśmy do Makro, to my takie pieniądze w tych Lidlach i w tych Biedronkach zostawiliśmy. Dobrze, że ja jeszcze miałam, słuchajcie, pomrożone rzeczy, bo tak na dłuższą metę, jakbym miała robić zakupy takie na obiad, wiecie, jakieś mięso, poważne rzeczy, jakieś takie, dobrze też, że mam warzywa pomrożone, owoce, to te koktajle, mam to wszystko pomrożone. Ja jeszcze nawet z lata mam owoce, bo ja Wam powiem, że jak ja bym miała teraz kupować, no to tak, czasami kupię truskawki, wiecie, truskawki te mrożone, jak jest jakaś promocja, czy mango z Biedronki, tam czasami się trafia promocja, że kup dwa i taniej, czy tam trzy i taniej, no to kupię sobie, zamrożę, mam na dłuższy czas, ale jak ja bym miała kupować w tych sklepach takie, wiecie, obiady, gdzie bez promocji, no bo czasami się trafi, czy pierś z kurczaka, wiecie, jest taniej, coś tam zawsze można wyhaczyć taniej, ale masakra, ja to mówię, że ja nie wiem, co się dzieje, ale Artur mi powiedział, że Marlena, zaczekaj do kwietnia, zaczekaj na Wielkanoc, to dopiero będzie, jak będzie Wielkanoc, to dopiero tak naprawdę zobaczymy, jakie mogą być ceny, bo jeszcze nie znamy tak naprawdę wszystkich możliwości, więc ma rację. Aż strach się bać i czekać na tą Wielkanoc, naprawdę. Także zdrówko, słuchajcie, nie wiem, chyba sobie powinniśmy jakieś, jak to mówi Madzia, pozytywum normalnie, pozytywum, ona ma pozytywum, ja chyba też sobie zainwestuję w pozytywum, bo naprawdę on chce się bawić. Wiecie, on mnie woła tam z pokoju zabaw, bo tam ma smyczki jego i on chce się bawić. No pójdę się, dobra, teraz wypiję sobie łyka i pójdę się z nim pobawić. Dobra, idę się pobawić. Wiecie, co robię? Robię sernik. Sernik, zobaczycie, później Wam pokażę. Jakiś czas temu robiłam ten sernik. I powiem Wam szczerze, że mi wyszedł. I nie wiem, czy pamiętacie, mam jeszcze od jednej z Was ostatni budyń o smaku śmietankowym. Data się zgadza, jest do maja, jeszcze ważny, więc muszę wykorzystać. Już ostatni mi został. Tak, dostałam kiedyś paczuszkę i też tam były budynie, no bo akurat u nas jeszcze nie było takiego sklepu, w którym no mogłabym taki budyń dostać, więc fajna też była niespodzianka, pozostałe budynie są zjedzone, a ja robię sernik, będzie to sernik ze spodem kakaowym i z kruszonką kakaową i powiem Wam, że ostatnio jak miałam, to tak wszystkim smakowało, był kolega, była Madzia i po prostu był pycha, więc Robię, po prostu miałam wszystkie artykuły, znaczy może nie wszystkie, ale większość. Cześć!
Ostatnio jak robiłam ten sernik, to nie nagrywałam, bo wtedy w ogóle był dzień, że nie nagrywałam vloga. A teraz Wam pokażę. Tutaj mamy starte ciasto kakaowe, pod spodem też. Potem na środku jest masa, zobaczcie, to wszystko pływa, to jest bardzo mięciutkie, tam jest pod spodem masa serowa. I teraz idzie do piekarnika i zobaczycie później efekt końcowy.